Proponujemy zmiany polegające na poprawie jakości położnictwa i opieki nad dziećmi. Nasz standard opieki jest bardzo wysoki, za co dziękujemy zespołowi z panią doktor na czele, ale staramy się także zachęcić mamy i przygotować jeszcze rozwój szkoły rodzenia i dzięki temu we współpracy ze starostą przygotowaliśmy akcję. Nasz mały pępek świata, SPZOS i powiat słupecki fundują wszystkim dzieciom, które przyjdą na świat w słupeckim szpitalu, takie oto wyprawki, których część możecie Państwo podziwiać z udziałem naszych statystów specjalnie przygotowanych do tego występu. To jest taki drobny prezent na wejście. Witamy wszystkich nowych obywateli powiatu, ale też zapraszamy do słupeckiego szpitala wszystkie panie, które chcą rodzić w dobrych warunkach i które chciałyby podobny pakiet startowy zapewnić swoim dzieciakom. Powiedział pan, że to jest część wyprawki? Tak, tak, bo cała wyprawka, ona została rozparcelowana teraz na potrzeby tegoż, tej prezentacji. Także składa się tutaj z kilku takich części ubraniowych. Czyli konfekcja sama, tak? Konfekcja, ale za to jaka ładna. No spoko, powinna być różowa i niebieska, nie? Nie, nie, to jest w wersji unisex, prawda? Tak, staramy się zapewnić najwyższy standard. Coraz więcej kobiet mam decyduje się na rodzenie w Słupcu, z czego jesteśmy dumni i zapraszamy wkrótce nowa jakość szkoły rodzenia, najwyższa opieka neonatologiczna, która wyróżnia nas na tle innych szpitali. Zapraszamy, u nas rodzi się bezpiecznie, komfortowo i rodzinnie. Jaki macie roczny przyrost naturalny w powiecie? Ile dzieci w szpitalu przychodzi na świat? W szpitalu za rok ubiegły urodziło się 642 dzieci, natomiast w tym roku już 255 obywateli powiatu słupeckiego, także przyszło na świat w Słupcy i coraz więcej mam decyduje się na rodzenie właśnie tutaj, z czego jesteśmy dumni. Jaki jest koszt takiej wyprawki? Są to symboliczne kwoty, które myślę, że jesteśmy w stanie ofiarować mamom. Nie ma, skoro się zdecydowaliście, to wiemy, że jesteście. Jakaś konkretna liczba jest tych wyprawek, czy do jakiegoś czasu będą? Dla każdego dziecka na nieograniczony czas, które przyjdzie na świat w szpitalu w Słupcy, taka wyprawka będzie zapewniona. A ta szkoła rodzenia od kiedy rusza? Szkoła rodzenia u nas trwa, funkcjonuje i dobrze działa, natomiast wychodząc naprzeciw potrzebom mamu, chcemy zapewnić jak najlepszą opiekę. Tutaj o standardach anestezjologicznych powie pan dyrektor Woźniak. Chcielibyśmy też w przyszłości zapewnić znieczulenie do porodu, także rozwijamy się i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej mam rodziło u nas bezpiecznie i bezbólowo. Pani zapytam jeszcze, o co warto byłoby uzupełnić tę wyprawkę? Ewentualnie jeszcze pampersy na pewno, bo to jest godne uwagi. Promujemy karmienie piersią, także żadnych butelek smoków nie ma, tylko właśnie ubranka i ewentualnie pluszki.